Dzień dobry, witam serdecznie. To jest Telewizja w Realu 24. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i witam w popołudniowym programie właśnie naszej stacji w Realu 24. Kochani, dzieje się. Ja nie sądziłem, że w ostatnim dniu, w ostatnim tygodniu kampanii coś się stanie przyćmić wydarzenia na arenie naszej tutaj polskiej, ale wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, w Strefie Gazy, gdzie jedni i drudzy mordują się nawzajem. Widzimy szał po prostu i wariactwo, to co widzieliśmy przy okazji pandemii, potem przy okazji wojny na Ukrainie, no i teraz przy okazji, że wszyscy stali się proizraelscy. Na szczęście nie wszyscy, no ale będziemy też mówić o debacie dzisiaj w popołudniówce, będziemy mówili o tym, że kibice Legii zostali potraktowani, jak pozostali potraktowani, będziemy mówili, jak to wszystko ma się do wojny na Ukrainie. Tak jak w przypadku pierwszej rakiety wysłanej na Kijów skończyła się pandemia, czy tym razem również skończy się wojna ukraińsko-rosyjska? O tym wszystkim dzisiaj w popołudniówce, a naszym pierwszym gościem jest profesor Adam Wielomski, publicysta. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim przejdziemy do rozmowy z panem profesorem, tylko chciałbym podziękować wam za to, że jesteście, że wspieracie telewizję w Realu 24. Zachęcam do tego, by robić to dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego naszej stacji. Zapraszam do wsparcia tych, którzy mówią, jak jest. Wspieramy w Realu 24. Zapraszam również do lajkowania, udostępniania, powielania tego materiału, gdzie tylko się da. Na załączonym obrazku widzicie, jak można to zrobić, jak w ten sposób można skopiować link do banbuy.com i podać go na w Realu 24, znaczy w sensie również to, co się znajduje na naszym kanale w Realu 24, podać go w mediach społecznościowych. Za co wam bardzo dziękuję. Dobrze, zacznijmy może od tej debaty, panie profesorze, bo gdy umawialiśmy się na to dzisiejsze spotkanie, pan jej nie oglądał, ale wiem już, że miał pan, nie wiem czy przyjemność, bo to była dla kogoś, kto się zajmuje polityką od strony naukowej, nie sądzę, żeby to była przyjemność. Dla mnie to nie była przyjemność, bo organizowałem i prowadziłem wiele debat w swoim życiu, i również to była bardzo duża nieprzyjemność, ale największą nieprzyjemnością jak potencjalnego, dla potencjalnego wyborcy, oczywiście ani PiS-u, ani PO, ale no jeśli miałbym się stać, była pyskówka dwóch premierów. Beznadziejna, niemerytoryczna i mam wrażenie, że to jak gdyby było tym głównym aspektem tej debaty. Pan Donald Tusk i pan Mateusz Morawiecki zachowywali się jak dwaj dzieci po prostu w piaskownicy, którzy biją się o swoje zabawki. Tak to oceniam. Najbardziej merytoryczny był Krzysztof Bosak, który jednak gdzieś tą swoją merytoryką i konkretem przepadł, bo była rozruba, a ludzie zawsze lubią bardziej oglądać rozrubę w telewizji niż merytoryczną debatę na temat Polski. Jak pan to ocenia, jak pan to widzi? Ja powiem tak, oceniając tą debatę, to mi się przypomniało kiedyś taka rozmowa, którą miałem ze studentami, jak zaczął się na polskich uczelniach kryzys kierunków, który się nazywa politologia. I zadałem kiedyś parę lat temu, to już było 10 lat temu, studentom pytanie, dlaczego nie chcecie studiować w tej chwili już politologii, tylko wybieracie jakieś kierunki podobne, typu jakieś tam wtedy bezpieczeństwo było modne. No to mi powiedzieli, że jak patrzą na polską politykę, to absolutnie nie chcą się o tym uczyć. I ta debata niestety prawdopodobnie spowoduje kolejną, ostateczną być może zagładę polskich kierunków politologicznych, ponieważ po prostu była dramatyczna. Dramat rozpoczął się w moim przekonaniu już od razu od pytań, dlatego że pytania były sformułowane w ten sposób, że w gruncie rzeczy były swojego rodzaju hejtem na Donalda Tuska i Platformę Obywatelską i jej rząd, ponieważ większość tych pytań zaczynała się od stwierdzenia, że jak rządził prawda Tusk, to było to, a jak rządził PiS, to było tamto. Więc od razu miały one charakter, bym powiedział, no jątrzący od samego początku. Dwaj główni antagoniści, czyli Donald Tusk i premier Mateusz Morawiecki, bardzo chętnie wpisali się w tą retorykę. Wpisali się dlatego, że obydwie te partie zainteresowane są wtłoczeniem w umysły wyborców i w ogóle tych, którzy to oglądali tą
potworną debatę wtłoczeniem przekonania, że tak naprawdę istnieją tylko dwie partie i głosy na wszystkich innych to są głosy stracone i te wszystkie pozostałe partie są niepotrzebne na scenie politycznej, bo jest tylko spór pomiędzy PiS-em i PO. Dlatego mogę powiedzieć, że w moim przekonaniu jakby obydwaj politycy zrealizowali swoje cele. Zresztą telewizja im to pomogła, właśnie dając od razu na dzień dobry takie hejtujące, można powiedzieć, w podtekście pytania. Jeśli chodzi o samą debatę, to szczerze powiem, że nie dałem rady obejrzeć do końca, ponieważ uznałem ją za tak dramatycznie niskim poziomie merytorycznym, arogancką, pełną chamstwa. Obejrzałem tam za 2/3 i się po prostu wyłączyłem. Debaty na tak niskim poziomie przedwyborczej, mówiąc wprost, jeszcze nie widziałem. Przy czym tą stroną atakującą tutaj z pewnością od samego początku był premier Mateusz Morawiecki, który chciał no jakby podkręcić te nastroje wrogości do Donalda Tuska, które TVP no od dłuższego czasu promuje. Tusk się oczywiście wpisał w to, dlatego że jemu też zależy na tej polaryzacji sceny politycznej. No i w ten sposób wszyscy pozostali dyskutanci, można powiedzieć, jak to się mówi, zostali przykryci. I pod względem merytorycznym, gdybyśmy mieli tą debatę oceniać, to myślę, że najbardziej merytoryczne były wystąpienia wspomnianego przez pana Bosaka i ku mojemu zaskoczeniu bardzo merytoryczne wystąpienie było takie w miarę sensowne Hołowni, którego o to nie posądzałem. Ale tutaj myślę, że bardzo mocno wpłynęła na tą merytoryczność Hołowni, po prostu jego obycie z mediami jako byłego dziennikarza. Można powiedzieć, że nie zjadły go nerwy. Bo na przykład widać, że o ile premier Morawiecki był celowo agresywny po to, żeby wywołać awanturę i podkręcić swoich wyborców, o tyle Donalda Tuska w moim przekonaniu nieco zjadł stres, dlatego że działała na niego ta presja, iż jest w bardzo nieprzyjaznym sobie otoczeniu, jakim jest TVP. Dobrze, to teraz przechodźmy do wojny na Bliskim Wschodzie w Strefie Gazy. Dekady od momentu powstania państwa Izrael dzieje się tam, jak się dzieje. Ostatnie kilka dekad to już totalna, przepraszam za słowa kolokwialne, rozwałka, jeśli chodzi o zachowanie Izraela wobec Palestyńczyków, no bo nikt chyba, kto normalnie na to patrzy, nie obroni robienia z dzieci tarcz, czy po prostu mordowania ludzi w biały dzień, strzelania przez snajperów, czy zalewanie studni z wodą pitną. No ale mamy taką sytuację i to mnie pan trochę zainspirował, bo jakoś nie zauważyłem, może za mało to oglądam ostatnio w internecie, że nie tylko świat arabski jest przeciwko tej polityce, ale również wyznawcy judaizmu, obywatele Izraela, którzy mówią, że są przeciwni temu, co robi Izrael w Strefie Gazy. Tak, polecam wszystkim Państwa do obserwowania taki profil na Twitterze, czy tam na X, jak on się teraz nazywa, Tora Judaizm w języku angielskim. Ja bardzo udostępniam dużo, dużo filmów u siebie na X-ie właśnie z tego profilu. To są Żydzi ortodoksyjni, Hasydzi, którzy uznają, iż państwo Izrael jest państwem bluźnierczym, które, ponieważ uznają sionizm za ideologię, bluźnierczą wobec Tory i Jahwe, i którzy no, teraz w dziejących się wydarzeniach nawet spotkali się z premierem Gazy do tego stopnia i którzy zdecydowanie się opowiadają za pokojem i przeciwko wojnie. Dzisiaj kilku przedstawicieli, chyba rabinów, zostało pobitych przez policję izraelską. No to właśnie widzimy, bo korzystam z pana Twittera i tutaj jest zamieszczony przez pana filmik właśnie z aresztowania rabinów. Tak, także to się, to jakby bym powiedział, no jest oczywiście rzadka sytuacja, kiedy widzimy. To zresztą ciekawe jest, dlatego że kiedy zamieszcza się komentarze, no, że tam się dzieje ludobójstwo, prawda, i tak dalej, no to się oczywiście pojawiają dyżurne trole z flagami Izraela, że jak można, prawda, i tak dalej, że prawda, Izrael zawsze ma rację i tak dalej. To jest ciekawe, dlatego że kiedy zamieszcza się, podaje się te filmiki właśnie z rabinami, no to wtedy te trole nikną, ponieważ jakby w ich umyśle się nie mieści w ogóle coś
takiego, że można być rabinem i nie popierać Izraela. Dlatego ja chętnie zamieszczam te filmiki. Ale generalnie warto zwrócić uwagę na to, na co chyba w Polsce komentatorzy mało zwrócili uwagę, że doszło do pojawienia się nowego pola konfrontacji światowej. Po stronie Izraela wypowiedziały się, co było oczywiste, Stany Zjednoczone, ale także podstawowe państwa Unii Europejskiej, to znaczy Francja, Niemcy oraz Włochy, a także nienależąca do Unii Europejskiej Wielka Brytania, która jednakże prowadzi w tych kwestiach politykę zbieżną ze Stanami Zjednoczonymi. Podczas kiedy za powstaniem państwa palestyńskiego jednoznacznie opowiedziały się Chiny, opowiedziała się Rosja, opowiedział się Iran i opowiedziała się Arabia Saudyjska, czyli generalnie można powiedzieć państwa należące do BRICS-u i te państwa, które do BRICS-u zostały w tej chwili niedawno przyjęte, co wskazuje na pojawienie się jakby nowego pęknięcia geopolitycznego na świecie. Wcześniej mamy to pęknięcie geopolityczne na Ukrainie, teraz mamy to pęknięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie, w wyniku którego cały świat islamski został jakby na naturalny sposób sojusznikiem Rosji i Chin, podczas kiedy Zachód uzyskał tylko i wyłącznie wsparcie Izraela, ponieważ ta sytuacja w moim przekonaniu jest sytuacją jednak w jakiś sposób ostateczną. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory państwa zachodnie próbowały się przedstawiać, nie zawsze im to wychodziło, szczególnie Stanom Zjednoczonym, jako państwa, które szukają pokoju pomiędzy skonfliktowanymi stronami. W tej chwili Zachód jednoznacznie opowiedział się po stronie państwa Izraela, podczas kiedy BRICS, czy w ogóle tak zwane globalne południe, opowiedziało się po stronie palestyńskiej. I to w moim przekonaniu oznacza trwałe pęknięcie geopolityczne i przesunięcie się całego świata islamskiego w kierunku Rosji i Chin. Także to jest bardzo, bardzo ważne wydarzenie. No jest to bardzo ważne wydarzenie, to się zgodzę, absolutnie widzę to w ten sam sposób. Ale jak to się ma, panie profesorze, do wojny na Ukrainie? Tak jak powiedziałem na wstępie naszego dzisiejszego spotkania, Władimir Putin jest najlepszym wirusologiem na świecie, bo zabił pandemię w ciągu jednego momentu, w którym rozkazał wyrzucić czy też wysłać rakietę na Kijów. No i teraz mamy to, co mamy w strefie Gazy. Czy to oznacza, że to się w tym momencie zakończy się konflikt na Ukrainie? Bo nie wierzę w to, żeby Stany Zjednoczone absolutnie mogły dostarczać broń i tak po prostu pomagać w tym samym momencie Ukrainie i Izraelowi. Stany Zjednoczone mają priorytety. To priorytety wyglądają w ten sposób. Najważniejszym sojusznikiem, dla którego zawsze będą pieniądze i broń, będzie Izrael. Drugim sojusznikiem, dla którego w kolejności można powiedzieć tak do dostarczania broni i pieniędzy, będzie Tajwan. I dopiero potem jest Europa Środkowo-Wschodnia. Ja to zawsze o tym mówiłem, że Polska jest dopiero trzecia na liście priorytetów Stanów Zjednoczonych jako kraj antyrosyjski. W tej chwili tym punktem, można powiedzieć, Polskę zastąpił jako kraj frontowy, zastąpiła Ukraina. I widać już wyraźnie, że Stany Zjednoczone będą przede wszystkim broń przekazywały i pieniądze Izraelowi, a jak dopiero coś starczy, to będą przekazywały Ukrainie. Tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wielkie będzie wsparcie Stanów Zjednoczonych z tego prostego powodu, iż nie wiemy, czy to będzie konflikt tylko i wyłącznie Izrael przeciwko strefie Gazy, czyli izraelsko-palestyńskiej. No, strefa Gazy nie jest poważnym przeciwnikiem, powiedzmy sobie to szczerze, dla takiego mocarstwa jak Izrael. Czy też konflikt się rozszerzy, o czym mówią politycy izraelscy i część polityków amerykańskich, na przykład na Iran. Są takie wypowiedzi i izraelskie, i amerykańskie już wprost, że jeśli Hezbollah przyłączy się do wojny z Libanu, Hezbollah popierany przez Iran, to w takiej sytuacji Stany Zjednoczone i Izrael zaatakują Iran. Jeżeli by się tak stało, to wtedy konflikt oczywiście nie zakończy się wydatkami rzędu miliarda czy dwóch miliardów dolarów, tylko będzie to konflikt idący w dziesiątki czy w setki miliardów. To oczywiście oznaczałoby tak naprawdę zamknięcie kranika dla Ukrainy, która staje się być tym sojusznikiem zdecydowanie mniej istotnym amerykańskim niż Izrael.
Izrael, nie ze względów geopolitycznych, tylko przede wszystkim dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo silne lobby proizraelskie, podczas kiedy lobby ukraińskie no to są takie, nawet jak to Mackiewicz nazywał, sojusze egzotyczne. To znaczy sojusze, gdzie się kogoś popiera, bo takie są dzisiaj interesy, ale jak są inne priorytety, to się tego kogoś zostawia. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak Donald Trump swego czasu zostawił Kurdów, to wygłosił taką słynną sentencję, że Stany Zjednoczone nie są zobowiązane popierać Kurdów, ponieważ w 1944 roku na plażach Normandii Kurdowie nie walczyli razem z nami przeciwko Niemcom. Więc być może, że Biden też rzuci takie stwierdzenie, że w 1944 roku na plażach Normandii Ukraińców nie było, prawda, walczących z Niemcami. Dlatego też Stany Zjednoczone mają swoje priorytety. Szczególnie, że Stany Zjednoczone w tej chwili no, przeżywają jakby no, wyraźny kryzys taki bym powiedział budżetowy. Zdecydowanie rośnie opozycja przeciwko dalszemu finansowaniu Ukrainy. No jak będzie trzeba finansować i Ukrainę i Izrael, to ja myślę, że opozycji przeciwko finansowaniu Izraela nie będzie. W każdym razie nie będzie to opozycja znacząca. No ale wtedy to oczywiście oznacza zakręcenie kurka dla Ukrainy. No i ja powiem tak, i to będzie oczywiście oznaczało bardzo szybki koniec wojny, ponieważ Ukraina utrzymuje się głównie z pożyczek amerykańskich i bez tych pożyczek amerykańskich nie jest w stanie prowadzić długo wojny. To co będzie z Ukrainą i co będzie z Polską? A to zależy od tego, czy konflikt ze Strefy Gazy przeniesie się na cały Bliski Wschód i wtedy Ukraina zostanie, można powiedzieć, sprzedana i poddana. Jeżeli konflikt się nie przeniesie i będzie to konflikt lokalny w Strefie Gazy, no to być może Ukraina za jakiś czas, że tak powiem, stanie się z powrotem centrum zainteresowania za tydzień, dwa tygodnie. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili tego przewidzieć. Jeżeli by się okazało, że Stany Zjednoczone będą musiały wspierać Izrael, a będą chciały to robić, to nie ma co do tego wątpliwości, że skierowały lotniskowce. Przecież na jeden, na drugi już płynie gdzieś tam na Morze Śródziemne, nie wiem przeciwko komu, przeciwko Palestyńczykom, nie sądzę, mówiąc szczerze, przecież oni nie dysponują żadnym lotnictwem i mają 72 czołgi, cały Hamas posiada. Także tu lotnictwo nie jest potrzebne i lotniskowce. Jeżeli jednakże doszłoby do właśnie jakiegoś takiego no, większego konfliktu, no to prawdopodobnie dojdzie do wstrzymania czy radykalnej redukcji wsparcia dla Ukrainy. No i Ukraina wtedy albo wyprosi u Rosji pokój, albo Rosja nie będzie zainteresowana tym pokojem i będzie dążyła do zdecydowanej zmiany ekipy rządzącej w Kijowie, która pogodzi się ze stratami terytorialnymi, prawdopodobnie większymi niż to w tej chwili jest w stosunku do ziem, które Ukraina w tej chwili ma okupowane na korzyść Rosji. No i wtedy no, oczywiście jakieś tam plany Ukrainy w NATO, Ukrainy jako drugiego Izraela, gdzieś tam zaopatrywane przez Zachód padną i na Ukrainie dojdzie do zmiany władzy i będziemy mieli tam kogoś prorosyjskiego, kto będzie w planach rosyjskich stanowił trwały bufor pomiędzy NATO i wschodnią flanką NATO, czyli Polską, a Rosją. To mniej więcej kogoś takiego jak Łukaszenko na Białorusi. No dobrze, mamy sytuację, wracając jeszcze do Strefy Gazy, sytuację taką, że ja mam takie wrażenie i proszę mnie poprawić, że jednak to będzie dłuższy konflikt, bo Izrael idzie na totalne wyniszczenie Strefy Gazy. Przynajmniej tak to wygląda, że jeśli zamyka się właśnie Strefę Gazy, odcina prąd, wodę i bombarduje po prostu miejsca cywilne, no to już nie chodzi o zwykłą wojnę, tylko po prostu o zrównanie miasta, czy też tej Strefy Gazy z ziemią. Jak na ironię przypomina mi to trochę rozkaz Hitlera, który to rozkazał właśnie zrównać Warszawę podczas po wybuchu Powstania Warszawskiego. Czy świat arabski, nie sądzę, żeby tak było, ale czy świat arabski jednak da to doprowadzić do końca, czy właśnie to będzie powodowało eskalację konfliktu i przeniesie się, bo dzisiaj już słyszałem, że chyba ze strony Libii, Hezbollah, Libanu, przepraszam, Hezbollah już wystrzelił już pierwsze pociski, więc jak pan to widzi, jak to może wyglądać?
Ja powiem tak, plan Izraela to jest taki, aby wykorzystać poparcie Zachodu do, powiedzmy sobie wprost, eksterminacji Palestyńczyków w Strefie Gazy. Nazwijmy to po prostu wprost. Myślę, że plan jest taki, żeby strzelać do wszystkiego, co się rusza i nie rusza. Strefa Gazy to jest terytorium wielkości między miasta stołecznego Warszawy, gdzie mieszka zamkniętych w takiego swojego rodzaju bantustanie, jak w RPA, prawda, za apartheidu, około 1,5 miliona ludzi, którzy nawet nie mogą wyjechać z miasta, bo nie ma gdzie, ponieważ mają granice zarówno z Egiptem, jak i granice z Izraelem. Oni tam się po prostu duszą dosłownie. Dlatego plan Izraela jest taki, aby wykorzystując poparcie Zachodu w tej chwili, no, przy pomocy równania z ziemią, przeprowadzić czystkę etniczną. To znaczy pewnie plan polega na tym, aby zginęło kilkadziesiąt tysięcy Palestyńczyków i pozostałe 1,5 miliona po prostu przegnać ze Strefy Gazy. I te 1,5 miliona ludzi uciekających ze Strefy Gazy gdzieś się będzie musiało podziać. Prawdę mówiąc, znając Niemców, też nawet wiem gdzie. Pewnie zostaną wpuszczeni do Unii Europejskiej, potem będzie problem, gdzie ich relokować, więc ja wcale nie odrzucałbym tego, że część tych Palestyńczyków, których w tej chwili obserwujemy w Strefie Gazy, za rok trafi do Polski po prostu. Więc takie jest rozwiązanie preferowane przez Izrael. No i potem oczywiście jest to, co Izrael robi zawsze, czyli zasiedlanie ziem zajętych, prawda, swoimi osadnikami. Także to jest plan Izraela. Jest pytanie teraz, czy państwa arabskie zdecydują się na konfrontację i ewentualnie, gdyby to do tego doszło, które? Dlaczego? Dlatego, że Egipt, który jakby tutaj ma najbliżej, on się na konfrontację z Izraelem z pewnością nie zdecyduje, dlatego, że rządzą tam w tej chwili, no, dyktatura wojskowa proamerykańska. Gdyby był to kraj demokratyczny, tak jak był, i rządziliby tam fundamentaliści islamscy, to prawdopodobnie mógłby interweniować. Egipt nie będzie nawet chciał wpuścić tych 1,5 miliona Palestyńczyków na swoje terytorium, ponieważ sam jest krajem mocno przeludnionym, ma ponad 100 milionów mieszkańców. A jeśli ich wpuści, no to na takiej zasadzie, że tylko i wyłącznie jako korytarz humanitarny, na przykład na Lampedusę, prawda, czy do Włoch. I państwa, które mogłyby wziąć udział w tej wojnie, no to oczywiście jest przede wszystkim Iran za pośrednictwem terytorium Syrii oraz Libanu i za pośrednictwem Hezbollahu. Sytuacja mogłaby ulec zmianie, gdyby Iran został zaatakowany przez lotnictwo Izraela i na przykład Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że wtedy, gdyby doszło do otwartej konfrontacji, no to jednostki irańskie przez Syrię i Iran mogłyby próbować zaatakować Izrael. Ale Iran prawdopodobnie atakowałby Izrael nie tyle lądowo, tylko za pomocą Hezbollahu i popieranych przez siebie tam różnych organizacji paramilitarnych. No i przede wszystkim, no, za pomocą broni, w której Iran jest potęgą, co pokazuje wojna na Ukrainie, to znaczy w broni rakietowej i dronów. No i tutaj jest taki problem, bo jak wiadomo, Izrael ma tą swoją kopułę, ponoć najnowocześniejszy system obrony antyrakietowej na świecie, tylko to, że kopuła ma jedną wadę, a mianowicie jest niezwykle drogie te wszystkie rakiety i jak leci 5 tysięcy dronów i rakiet, to wątpię, czy Izrael posiada po prostu tyle tych rakiet przeciwlotniczych, żeby wszystkie je strącić. Poza tym istnieje taki problem, że taki mały dron lecący, on kosztuje pewnie 0,5% tego, co ta rakieta, która ma go zestrzelić. To jest zresztą powód, dla którego Żydzi w tej chwili nie włączyli kopuły jej działania w czasie ataków dronów palestyńskich. Także tak naprawdę dron, ta kopuła służy przede wszystkim do obrony przed lotnictwem i przed rakietami typu balistycznego, a nie przed atakiem dronów i tego typu drobnych, bym powiedział, drobnoustrojów latających w powietrzu i przenoszących stosunkowo niewielkie materiały wybuchowe. Więc wtedy być może będzie to wyglądała ta wojna w ten sposób, że będą trwały na granicy izraelsko-syryjsko-libańskiej konflikt z Hezbollahem zbrojny. Izrael będzie atakował lotnictwem
być może przy wsparciu amerykańskim, będzie atakował Iran, Syrię oraz Liban, a Iran będzie za pomocą broni rakietowej i dronów atakował Izrael. No ja się nie spodziewam, żeby dywizje irańskie znalazły się gdzieś tam w Libanie i w Syrii, z bardzo prostego powodu. Miałyby bardzo długie linie zaopatrzeniowe z Iranu gdzieś tam do Libanu i Syrii, które by znajdowały się pod bezustannym ostrzałem lotnictwa izraelskiego i ewentualnie amerykańskiego. Co więcej, te linie zaopatrzeniowe szłyby przez pustynię, gdzie całe to zaopatrzenie byłoby narażone na ataki powietrzne, bo po prostu te dywizje, ich zaopatrzenie nie miałyby się gdzie schować przed lotnictwem, no bo na pustyni nie jest to możliwe. No dobrze, właśnie wchodzę na do rzeczy, jak rozmawiamy, do rzeczy.pl i to jest to ostatnia faza wojny. Nieoczekiwane oświadczenie Żołeńskiego. Prezydent Ukrainy oświadczył, że konflikt z Rosją znajduje się w fazie końcowej. Jednocześnie Wołodymyr Żołański zauważył, że nie jest możliwe wskazanie konkretnej daty zakończenia działań wojennych. Czy to przygotowanie do końca tej wojny? Znaczy ja przeczytałem przed dzisiaj ten news, z niego wynika, że Ukraina wygrywa tą wojnę. Tak jak się dalej przeczyta, dlatego to już jest zakończenie wojny. Ja powiem szczerze, no na Ukrainie za parę miesięcy, na początku chyba w kwietniu bodajże, są wybory prezydenckie. No i żona prezydenta Żeleńskiego powiedziała, że no jakby tak zasugerowała, że nie wie, czy mąż wystartuje. A więc być może, że mąż się szykuje do ewakuacji do Stanów Zjednoczonych czy na Zachód, prawda? Ja osobiście nie widzę, żeby Ukraina tą wojnę wygrywała, bo jak wiadomo prowadzi kontrofensywę, która stoi w miejscu. W tej chwili Rosjanie rozpoczęli swoją kontrofensywę pod Awdijiwką od wczoraj. Biorąc pod uwagę zmniejszenie w tej chwili już zaopatrzenia europejskiego, państwa europejskie już nie mają wolnej broni i amunicji, no i problemy finansowe Stanów Zjednoczonych i konieczność wsparcia dla Izraela, no to sytuacja Ukrainy może za chwilę stać się tragiczna. Dobrze, na koniec znowu wrócimy do Strefy Gazy. Jedni mordują, drudzy mordują. Jak pan to ocenia? Czy to się skończy szybko, czy inaczej? Czy to oczywiście zachowanie Zachodu, że stoją po stronie Izraela, jest słuszne, biorąc pod uwagę chociażby historię tego, co wyczynił Izrael przez ostatnie dekady w Strefie Gazy? Powiem tak, w moim przekonaniu konflikt izraelsko-palestyński może skończyć się w teorii tylko na dwa sposoby. To znaczy sposób pierwszy, powstanie państwa palestyńskiego, na co nigdy nie zgodzi się Izrael i nie zgodzą się Stany Zjednoczone. Izrael musiałby przegrać wojnę, albo Stany Zjednoczone musiałyby się załamać i amerykańskie wsparcie, albo ludobójstwo palestyńskie, które ma wymusić na pozostałych Palestyńczykach emigrację ze Strefy Gazy, z zachodniego brzegu, trwałą, gdzieś tam do innych państw islamskich albo do Europy i innych trwałych pomysłów na zakończenie tej wojny nie ma, ponieważ nie wchodzi w grę idea propagowana choćby przez tych ortodoksyjnych Żydów, od których zaczęła się dzisiaj rozmowa, stworzenia wspólnego państwa izraelsko-palestyńskiego na zasadzie obywatelskiej. To znaczy wszyscy mieszkańcy dostają równe prawo obywatelskie i Palestyńczyk również może być ministrem, premierem czy prezydentem Izraela. Ponieważ Izrael w ogóle wyklucza taką możliwość, dlatego że Izrael jest państwem no to de facto rasistowskim, w którym nawet ci Palestyńczycy, bo część Palestyńczyków, warto pamiętać, posiada obywatelstwo Izraela, są de facto obywatelami drugiej kategorii, ponieważ z niektórych ustaw wynika, że nie mogą pełnić różnych urzędów. Czyli to są tacy obywatele wprost drugiej kategorii. Ale ponieważ społeczeństwo Izraela, jak się zdaje, w ogóle nie akceptuje takiego rozwiązania pod wpływem ideologii sionistycznej, no to w takiej sytuacji raczej w moim przekonaniu dojdzie do konfrontacji zbrojnej. Jeśli Palestyńczycy zostaną sam na sam z Izraelem, to dojdzie do ich częściowej eksterminacji i
czystki etnicznej, nazwijmy to w ten sposób, wymuszającej ich trwałą emigrację z Izraela, na przykład na zachód do Polski. A jeśli dojdzie do większej konfrontacji arabsko-izraelskiej, gdzie z drugiej strony będą stały Rosja i Chiny, Stany Zjednoczone i NATO, to nawet nie można oczywiście wykluczyć takiej sytuacji, że o ile wojna na Ukrainie nie doprowadziła do konfliktu globalnego, to tutaj taka sytuacja może nastąpić jako drugi punkt zapalny. Nie można również wykluczyć sytuacji takiej, że wykorzystując zaangażowanie amerykańskie na Bliskim Wschodzie, gdyby doszło do wojny, Chiny wykorzystają to, aby dokonać zjednoczenia zbrojnego z Tajwanem. Profesor Adam Wieloński, publicysta, był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym w popołudniowym programie w Realu24. Panie profesorze, dziękuję. Dziękuję serdecznie.